Masz? Nie wiem, co to jest. Czy to jest dobre w ogóle? Siema wszystkim. Są, ale... Właśnie zbieramy grzybki w nocy przy latarkach. Jakie to coś. Uuu, piękny jest grzybek. Na środku jest roba, ale to jest słabo. Tak? No. O. Młody grzyb, ale zjedzony. Jako, że był szaf co znajdowanie jedzenia, w lesie wybraliśmy się na grzyby. Na grzyby w nocy z latarkami. Poprzednio byliśmy w zeszłym tygodniu, nazbieraliśmy trochę borowików. Więc dzisiaj powtórka z rozrywki. Ciekawe, czy coś siądzie. Nie wiem, czy chodziliście kiedykolwiek. Jest tu grzybek z latarką na grzyby, ale naprawdę polecam taki sposób. No, to do zobaczenia później, moi mili. Trzeba wyglądać grzybków. No i proszę, trafiło się Helmutu, jak ślepej kurze. No ja więcej grzybów znajduję w nocy niż w dzień. Jeden wpadł, malutki, zdrowiutki. Tak, znalazłem jednego. To szukamy dalej. No i proszę, patrzcie, jak pięknie świeci. O, pyszności. I do wora. I tak, na głowie mi przyświeca Armytek Wizard. Szukajcie sobie, jak chcecie dobrej latarki na grzyby, to z ciepłym światełkiem. Patrzymy wokół, czy coś mamy. Póki co dwa grzybki. O, jaki piękny ślimak, patrzcie. Jeżeli pozwolisz, na chwilkę się nie ruszaj. O, to jest komór. Ładny. Jaka ochania ma. To jest twoja robota, no nie? Co? Pochewka? Nie, ja ją tylko zdobiłem. Aha, no ale o zdobienie mi właśnie chodzi. Tak, tak. O. Nadchodzę. Co tam macie, znasz, moi mili? Znasz lejkowce? Nie. Popatrz, to są... Wyglądają jak czarne kurki, dosłownie. No, no tak nie rozwiązują. Dobre grzybki? Świetne. Najlepsze grzybki na farsze. O, tutaj masz jeszcze. O, nie wiedziałem. Czyli słuchajcie, kochani, lejkowiec. Lejkowiec? Dobry grzybek ponoć. Las petarda. Gęsty. Trochę ciężko się poruszać. Minusem chodzenia z czołówką na grzyby jest to, że ciągnie do nas niestety wszelkie robactwo. Ale sosik z takich grzybów jest wart wyrzeczeń. Jesteśmy w 5 osób. Łazimy sobie po raz po lesie. O matko, jaki tu wysyp żółtych grzybków, nie wiem jak one się nazywają, ale jest ich tu trochę. Patrzcie, jaka gadzina. Senior żaba albo seniorita. O, ryk, ryk. Pognała przed siebie. O matko, jaka gęstwina. Dobra, idziemy dalej. No i pierwszy ceglaczek już wpadł, idziemy po następne. Popatrzcie, jak ładnie widać grzyba w świetle latarki, widzicie? I to nie najmniejszy. O, patrzcie, jaki fajny. Trzeba się rozejrzeć na bok. Może jeszcze jakiś będzie. Fajnie, fajnie. Dosłownie pół minuty później kolejny. Proszę Państwa, ślepemu Helmutu się trafiło. Jest jak talerz. Patrzcie. Jak talerz. Obok jest drugi. Poszliśmy stąd. Patrzcie, patrzcie jak lezą. Patrzcie jak lezą. Patrzcie. Kurde blaszka. Jezu. Tak. Patrz Wojtek. Chodź, zobacz. Zobacz, ten drugi. O jasny gwint. Ty nie. Jak dwie dłonie. Dobra.
poczekaj. No nie, to cię muszę, bo zdjęcie. No, takie dwa mi się trafiły. Cieszy. Dobra, idziemy dalej. No, no kochani, pół kilówka. Tego to wypatrzyłem tak za 20 metrów. Siaślimak. O, czekaj, ja tam widzę biały pszonek, nie wiem. Ale powiem wam, że nie ma grzybków, nie ma wysypu. Miejsce fajne, ale wysypu nie ma. No ale cieszy. Cieszy. Kolejny jak dłoń. O, chyba widzę następnego. Nie, nie to. To nie grzybek, to pniaczek. No nic, do później. No i koniec grzybobrania. Stoi ekipa. Cała. Moje. Nie moje. Fajne zbiory. No, ładnie to wygląda. Fajnie. Kończymy na dzisiaj. Do następnego. No i tak, na zakończenie już w mieszkaniu. Największy. No, jakiś robaczek. Największy z borowików. No, piękny jest. Jestem strasznie zadowolony. Kawał grzybka. Tutaj kolejny. Tutaj taki maluszek. No i ten razem sobie rosły. Także nie jest tego dużo, ale powiem wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolony. Do porównania jeszcze raz z dłonią. Widzicie, że kapelusz jak dwie dłonie. Także dzięki wszystkim obecnym. No i dajcie znać, czy takie filmiki też chcecie na kanale. Zapraszam do komentowania, subskrypcji i do łapek w górę. Dzięki wielkie i na razie. Hejka, trzymajcie się. I pamiętajcie, że grzyby można znajdować nie tylko w dzień, w nocy też. Trzymajcie się, hej.